Jan, byłeś pierwszym zawodnikiem, który trafił do nas tutaj na wiosnę. Jak przebiegł proces aklimatyzacji w klubie? Tak, to prawda, byłem pierwszym zawodnikiem. Aklimatyzacja wydaje mi się w porządku. Tutaj chłopacy, drużyna ogólnie bardzo w porządku. Także proces aklimatyzacji był bardzo dobry moim zdaniem. A chrzest już był? No jeszcze nie, jeszcze nie było. Jeszcze czekasz, tak? Tak jest. W sparingach występowałeś zarówno jako skrzydłowy, ale też na pozycji napastnika. Na której pozycji lepiej się czujesz? Osobiście czuję się lepiej na skrzydle, ale jeżeli trener będzie chciał, żebym grał na ataku, no to nie widzę problemu, tak? Jeżeli o to chodzi. Czy obecnie kończące się przygotowania znacząco różnią się od tych, których przechodziłeś w Błękitnych Raciąż, także pod kierownictwem Karola Szwedy? Nie, wydaje mi się, że podobnie. Trener tutaj właśnie przeprowadzał okres przygotowawczy, tak jak u nas właśnie w Raciążu. W 31. kolejce Soku rozegra spotkanie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie występuje twój młodszy brat Patryk. Czy będzie to pierwsza konfrontacja braci, ale w przeciwnych drużynach? Nie, też będzie właśnie druga, bo już kiedyś w Raciążu mieliśmy sytuację, że w Pucharze Okręgowym graliśmy właśnie z Wisłą 2 Płock. No to już miałem okazję zmierzyć się z bratem. I kto wtedy był górą? No akurat ja. Zobaczymy, jak teraz będzie. Potrzymamy kciuki, żeby tak było i tym razem. Jeszcze jedno takie pytanko. W Ekstraklasie obecnie dominują bracia Pajszon. Kiedy dominować będą bracia Szczepańscy? Tego nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że kiedyś może taka będzie sytuacja. Dzięki i powodzenia. Dzięki.